witajcie na naszym kanale. Dzisiaj właśnie słuchajcie, tak. Mamy dla was troszeczkę inny odcinek. Fajowski! Zdradzisz jaki? Co robimy? No, mów! Słuchajcie, dzisiaj robimy jesień kontra... lato! Dobra, tak. Kochani, wy głosujecie w komentarzach i piszecie, co wolicie? Jesień czy lato? Ja wolę lato. Ty co wolisz? No ja w sumie też. Ale no to my głosujemy za latem. Tak, my lato. Wy głosujcie w komentarzach. Zostawiajcie kciuki w górę i zaczynamy zabawę. Rety, słuchajcie, ale tu jest dzisiaj gorąco. Ja nie wiem, ja chyba nie wytrzymam. Muszę otworzyć okno, bo nie dam rady po prostu. Jest mi, słuchajcie, strasznie gorąco. O rany. Dobra. Uch, powietrze! To szczęście! Jedy, jak mi jest zimno! Kto otworzył to okno? Zamknę je. Jest tak zimno. Nie mam pojęcia, komu było tak ciepło. Ale mam pogłę się moją. Mam nadzieję, że mnie rozgrzeje. Rany, aż się musiałam przebrać. Jest mi po prostu tak gorąco. Ktoś chyba znowu zamknął okno. Co tu się dzisiaj dzieje? Ja nie wiem, o co chodzi. O, rety. Takie upały i przy zamkniętych oknach siedzieć. Och, od razu lepiej. Rany. Monia, wszystko w porządku? Co ona się tak trzęsie? Co ci się stało? Ale Monia, jest lato. O co ci chodzi? Zimno. Jak to? Zimno. Aż tak zmarzłaś? Zimno. Mam ręce zimne. Czy tylko ja czuję, że nadal jest lato? Mi jest, słuchajcie, tak gorąco, że ja to bym najchętniej jeszcze poszła na basen. Monia, może chcesz iść na basen? Na basen? O nie, na basen nigdy w życiu. Teraz? Nie. Mi jest zimno. No nie, no to słuchajcie, no ja będę dobrą koleżanką i przygotuję dla Moni specjalnie gorącą herbatę. No ja bym nie piła nic gorącego, bo jednak jest za ciepło. No ale dla Moni zrobię wyjątek. Tak jak obiecałam, jest i herbata dla Moni. Uwaga, ja mam nadzieję, że jej się trochę poprawi i poczuje, słuchajcie, że jednak jest ciepło, a że jeszcze nie masz takiej jesieni. Już ja o to zadbam, więc herbatka się szykuje. Ja wam powiem szczerze, że ja bym się nie... parzy! Parzy, po prostu parzy! Mi już wystarczy tego ciepełka dzisiaj. Herbatka dla Moni, patrzcie, gotowa. Ale to nie koniec. Bo jeszcze będzie coś pysznego dla mnie, no wiadomo. Ja nie chcę herbaty, ja mam ochotę na coś chłodnego, więc ja słuchajcie sobie... Upsa, coś strzeliło. Naleję sobie soczku troszeczkę. Ale z dala od herbatki, bo ja to jednak muszę coś chłodnego. Jak jest tak cieplutko, to trzeba napić się czegoś chłodnego. O, no dobrze. To to będzie dla mnie, o. No i herbatka dla Moni. Chcę zanieść. No dobra, to Monia, zdrówko. Idealny napój na takie, zobacz, zimowe dni, jesienne dni. Naprawdę jesienne? Idealnie. Ja mam napój na lato cały czas. To zdrówko. No dobra, dobra, słuchajcie, coś chyba dla siebie wybrałam, patrzcie, jaki fajny strój kąpielowy, jest po prostu czaderski, mi się mega podoba. Monia, a tobie też jakiś strój zamówić? Ja tu zaraz coś dla ciebie znajdę, o już wiem, moment, moment, Monia będzie miała, słuchajcie, na pewno jej zaraz znajdę jakiś strój. Wiem, ten, o, tu jest, słuchajcie, strój specjalnie dla brunetek, patrzcie, jaki ładny, taki różowiutki jest, ekstra, Moni się spodoba. Chyba zwariowałaś, ja tutaj teraz przeglądam właśnie, słuchajcie, na moim sklepie i ja tutaj przeglądam płaszcze jesienne i już mam dla siebie fajowski płaszczek, który będzie mi naprawdę bardzo gorąco, zawsze na generalnie zimno i cieplutko, zobaczcie, tutaj mam kolorowe płaszcze od koloru do wyboru, różowy, brązowy, do czarny, ale jak tak sobie zjadę troszeczkę niżej, mi się podoba ten czarny, bardzo fajny, ale wiecie co, tak sobie jeszcze pomyślałam, że ja będę potrzebowała jeszcze czapkę na głowę. Monia, co ty opowiadasz? Ja nie chcę żadnej czapki, za ciepło jest na to! Jeszcze może co, rękawiczki do kompletu bym dostała? Ty lepiej poszukaj ładnego takiego kapelusika, okularków przeciwsłonecznych, no i tak to można wyjść wtedy na dwór. Agatka, ja ci chciałam powiedzieć, że już jest za późno, ponieważ ja już zamówiłam kalosze i parasol, no bo w końcu co chwilę pada. Musimy być ciepło ubrane, no. Słuchajcie, ja totalnie zapomniałam. Ja muszę sprawdzić, czy ja jestem przygotowana, wiecie, na lato, na opalanie i w ogóle. Moment, moment. Och, no dobra.
trochę tutaj jeszcze co nieco zostało. To jest mój, słuchajcie, olejek do opalania, ale zostało go mi tylko tyle. Ja chyba sobie zamówię jeszcze jeden, albo jeszcze nawet ze dwa. W końcu lato może trwać i trwać. O czym ty mówisz? Jakie opalanie? To jak to, o no czym? Co ty, zobacz, tutaj mam kremy Nivea, które specjalnie grzeją, nawet jak się nimi posmarujesz. No tak, ale nawet Monia, te usta na wszystko. To już jest zestaw na zimę. Zimno jest. Nie, jeszcze nie, no popatrz. Jest zimno, bardzo zimno. Ty nie, tutaj już też sukienki i wszystko, chcesz dostać okulary czy słoneczne. Ale nie, 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 jest zimno, więc teraz zobacz, możesz dostać ten kremik ode mnie. Nie, Monia, nie. Ja muszę sobie zamówić dodatkowe filtry. Ja jeszcze nie jestem gotowa na zimę. Ojej, mój kwiatek, usek jest taki smutny jak ja, słońca nie ma, wszystko leje jak z cebra, jak on ma po prostu pięknie wyglądać. Ja chyba nie wiem, ja chyba razem z nim popadnę w depresję, położę się do łóżka i będę leżeć. Kochany mój kwiatku, położymy się razem do łóżeczka, będzie nam cieplej, może ty mi bardziej rozkwitniesz. Chodź tutaj, kwiatuszku, idziemy, położymy się dookoła łóżeczka i będziemy razem spać. O rany, patrzcie, jak kwiaty pięknie kwitną. Jednak latem to, słuchajcie, wszystko jest możliwe. I są takie wspaniałe. Pokażę Moni, na pewno się ucieszy. Dobra, nie traćmy czasu, idę wszystko pokazać Moni, na pewno będzie zachwycona. Ciekawe, jak tam u niej. Monia, Monia, Monia. No Monia, wstawaj, patrz! Patrz, jakie kwiatki mi piękne wyrosły, widzisz? Całe zielone, piękne! Zobacz, co się stało! Mój kwiatek mi umarł! Co? Tak. Jak to cały umarł? No bo po prostu leje. Co ty z nim zrobiłaś? Nie ma słońca i... Jak nie ma słońca? Monia, chodź ze mną na dwór. Serio, nie, wstawaj! Bo tam koniec! Ciepło. Wstawaj! Zobaczysz, że jest ciepło! Wstawaj! Monia, chodź! Musisz wyjść z tego łóżka! Koniec jesieni, chodź! No chodź dalej! Idziemy na dwór, na słońce, szybko! Co ci jest, Agatka? Chyba mam katar. Masz katar? Zimno mi. Zimno ci? Ojej. Zaczynam się chyba trząść nawet. To ja nawet. Ci może dam płaszczek, żeby herbatę. Było ci cieplej, wiesz? Monia, co się dzieje? No widzisz, jesień przychodzi, lata już czy ja zima. Jestem chora? Nie jesteś chora, tylko ty zobacz, jesteś ubrana w sukienkę na lato. Zimno mi. Strój. Zaraz się rozgrzejesz, będzie mówisz? Dobrze. No mówię ci. Dobra. Ja się potrzęsę bez kurtki. Chyba naprawdę już nadchodzi jesień, jak nawet mi już jest tak zimno. Ja się muszę tak chyba mocniej tak, przytulić. Się. Monia, może przytul mnie, przytulę wiesz? Przytulę cię. No, będzie mi cieplej. No dobra, kochani, słuchajcie. Jesień wygrała. Tak jest, jesień zostaje. Może nie każdy by tak chciał. Ja na pewno bym głosowała koniecznie za latem, żeby to lato zostało. Ja też, mimo że wszystko, że byłam jesienią. Jesień została, ale nie, lato, jeszcze raz. No, to prawda. No ale sami widzicie, niestety jesień już nadeszła i przyszła pora na kurtki, szaliki, na czapki, pewnie niedługo też rękawiczki, bo będzie coraz zimniej. Także kalosze mam nadzieję... jeszcze, parasole, wszystko. No, dokładnie, wszystko. Mhm. Mamy nadzieję, że napisaliście w komentarzach, którą lato. Wy pory roku bardziej lubicie. Czy lato, czy jesień. Jak taki odcinek Wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę. Pamiętajcie o subskrypcji kanału. No i do zobaczenia. Pa, pa. Pa, pa.